zastanawiasz się, jakie są najbardziej przydatne narzędzia dla mistrza gry. Ja mam swój zestaw, który mieści się w moim plecaku. No prawie się mieści. Zostańcie do końca, a pokażę wam, jak wyglądał mój pełny zestaw przygotowany do sesji. Cześć, jestem Marcin. Jestem mistrzem gry od 30 lat, a oto moje doświadczenia, jakie zebrałem. Narzędzie numer 1 to laptop. To podstawowe narzędzie jak dla mnie. Na nim piszę swoje przygody. W czasie sesji używam laptopa do śledzenia elementów przygody i do tego, żeby szybko wyszukać jakieś rzeczy, które może w trakcie zapomniałem imię NPC-a czy nazwę miejsca. Dzięki funkcji wyszukiwania można to zrobić dużo szybciej niż wertując kartki. W czasie walk używam narzędzia Encounter Builder z D&D Beyond i to też uruchamiam na laptopie. Dzięki temu mogę szybko wpisywać rany przeciwników w narzędziu, jak również śledzić inicjatywę. Jeśli w sesji używamy telewizora do wyświetlenia pola bitwy, laptop umożliwia przesłanie tego pliku do telewizora, wyświetlenia przez kabel HDMI. Jeśli używamy natomiast rzutnika, to też jest możliwe właśnie dzięki laptopowi. No i oczywiście możemy z niego puszczać muzykę na sesji. Na komputerze też trzymam wszystkie podręczniki w formie PDF. Pozwala mi to na nie noszenie ze sobą kilkunastu książek. To znacznie wyszczupla ilość rzeczy, które trzeba ze sobą przenieść. Narzędzie numer 2 to ekran mistrza gry. Dla początkujących prowadzących myślę, że bardzo ważne narzędzie. Można na nim umieścić skróty zasad, tabelki, do których sięganie do podręcznika byłoby uciążliwe i spowalniałoby grę, więc jest to bardzo przydatne z tego punktu widzenia. Dla bardziej zaawansowanych mistrzów gry, którzy już pamiętają i znają zasady, nie muszą do nich sięgać do podręcznika. Pod tym kątem ekran przestaje być konieczny, ale nadal jest przydatnym narzędziem z innych powodów. Na dłuższą metę mistrz gry może wygrodzić sobie taką swoją strefę prowadzącego za tym ekranem i uporządkować tam wszystkie elementy, których potrzebuje. Może tam się umieścić laptop albo tablet, którego potrzebuje do prowadzenia i nie psuje wtedy imersji na stole tym sprzętem. Dodatkowo za parawanem czy za ekranem mistrza gry można schować handouty, które przygotowaliśmy dla graczy i zrobić im tym samym niespodziankę. Tak samo modele dla przeciwników, których będziemy używać w czasie spotkań, które bohaterowie będą odgrywali. Ekran ukrywa też rzuty mistrza gry, co akurat dla mnie nie jest jego najważniejszą funkcją. Wręcz w większości wolałbym rzucać tak, żeby gracze widzieli, co wyrzuciłem. Narzędzie numer 3 to śledzenie inicjatywy. Ja używam bardzo prostego rozwiązania. Wydrukowane na karteczkach imiona bądź zdjęcia postaci graczy i kiedy rozpoczyna się walka i rzucimy inicjatywę, układam na ekranie, czy zawieszam na ekranie karteczki w kolejności, w jakim występują gracze na przemian z mistrzem gry. Bardzo proste rozwiązanie, łatwe w wykonaniu. Każdy, kto ma dostęp do komputera i drukarki, może to zrobić. Dzięki temu, że to tylko karteczki, łatwo też to przetransportować i zawsze mam przy sobie taki zestaw karteczek do inicjatywy, bo bardzo, bardzo ułatwia i przyspiesza walkę. Niektóre ekrany mistrza gry mają budowane takie rozwiązania, bardziej zaawansowane, ale to zupełnie najprostsze, świetnie się sprawdza, także polecam. Narzędzie numer 4 to Elgato Stream Deck. Jest to trochę bardziej zaawansowane urządzenie. Podłączamy je do laptopa i dzięki niemu możemy wygenerować skróty klawiszowe do wszystkiego, do czego używamy laptopa w czasie sesji. Matt Mercer na przykład używa dwóch takich urządzeń, jeżeli mieliście okazję zajrzeć za jego ekran mistrza gry. Czym w takim razie można Stream Deckiem sterować? Chociażby muzyką. To jest przeze mnie najczęściej używana funkcja. Kiedy planuję przygodę, zastanawiam się, jakie miejsca będą miały jaką muzykę przypisaną. Mogę w Stream Decku poplanować sobie przyciski pod tą muzykę i bardzo szybko to zmienić.
Można też sterować przy pomocy Stream Decka oświetleniem. My używamy dużo elementów oświetlenia Hue. Jest możliwość połączenia Stream Decka z tym oświetleniem, więc jeżeli mamy jakieś sceny zaplanowane, to można pod przyciskami Stream Decka zaplanować też oświetlenie sesji. Jeśli używamy telewizora bądź rzutnika do wyświetlania jakiś grafik, też można podpiąć to pod Stream Decka i też mieć na szybko zdjęcia NPC-ów bądź miejsc do zaprezentowania graczom. Narzędzie numer 5 to głośnik. Muzyka na sesji RPG jest nieodłącznym elementem budowania atmosfery. Zawsze staram się przygotować ścieżkę dźwiękową dla sesji, tak żeby wspomagała tą atmosferę, którą chciałbym uzyskać w czasie gry. Czasami przypisuję do konkretnych miejsc jakąś muzykę, także jeżeli bohaterowie do nich wracają, to słyszą zawsze tą samą muzykę. Ale żeby tą muzykę dobrze odtworzyć, będzie konieczny głośnik. Rodzaj, wielkość, firmy, markę głośnika możecie dobrać do swoich potrzeb i możliwości. Ja używam głośniczków JBL przenośnych, jeden większy, drugi mniejszy. Wybieram w zależności od tego, jak daleko muszę z nim podróżować i czy jestem w stanie wziąć ten większy. Muzyka z każdego z nich będzie lepsza niż odtwarzanie muzyki z laptopa. Narzędzie numer 6 to notatnik, długopis i ołówek. Wiem, że to taki niewystrzałowy punkt i trochę dziwne, że w dobie, kiedy wszystkie przygody i podręczniki trzymamy w laptopie i w chmurze, ja na sesję nadal przynoszę swój notatnik i przyrząd do pisania, ale nie wyobrażam sobie sesji bez tego. Zawsze pakuję do swojego plecaka taki mały zestaw, chociażby po to, żeby zrobić jakąś notatkę w czasie sesji na szybko, albo napisać jakąś odręczną notatkę dla gracza i mu przekazać. Narzędzie numer 7 to szablony czarów i markery stanu. Jeśli używacie jakiejkolwiek reprezentacji pola walki, czy to będzie telewizor, czy na przykład makieta, to bardzo przydatnym narzędziem będą markery stanu, żeby zaznaczać, w jakim stanie znajduje się dany przeciwnik albo gracz. Czy jakiś gracz podtrzymuje czar, więc trzeba mu nałożyć marker koncentracji. Czy ktoś jest przerażony, wtedy powinno mu się nałożyć przerażenie. Przy dłużej trwających walkach łatwo jest pozapominać o takich markerach, o tych stanach, więc używanie markerów znacznie to wszystkim ułatwi. Przydatne są markery czy szablony czarów, które można zaznaczyć długotrwające czary, na przykład ciemność, kładziemy znacznik ciemności oznaczający strefę tej ciemności, czy na przykład gracz chce rzucić kulę ognia i bierze wtedy taki szablon kuli ognia i przykłada, gdzie ta kula ognia miałaby wylądować. Także polecam takie rozwiązania, bardzo ułatwiają, przyspieszają grę. Narzędzie numer 8 to handouty. Zawsze kiedy pakuję się do sesji, pakuję również ze sobą handouty, które dla nich przygotowałem. Staram się, aby na każdej sesji były przynajmniej jeden bądź dwa handouty, nawet jeśli będzie to tylko jakiś list albo czyjeś zdjęcie. To zawsze takie coś, co fizycznie gracze mogą dostać do ręki, trochę tą sesję urozmaica. Generalnie na temat handoutów przygotuję osobny materiał, bo jest to bardzo szeroki i ciekawy temat. Narzędzie numer 9, tacka na kości i kości. To jest chyba narzędzie, nad którym nie muszę się rozwodzić. Taka oczywista sprawa. Każdy, czy większość systemów RPG potrzebuje kości do prowadzenia gry i dla graczy do grania. Moja rada na temat kości samych: weź kości takie, które będą jasne z ciemnymi symbolami. Jeśli prowadzisz sesję i używasz oświetlenia do klimatu i czasami gracie w trochę ciemniejszej atmosferze, kości ciemne będą mniej czytelne. Dodatkowo unikaj raczej kości, które mają bardzo dużo jakichś skomplikowanych runów, pomimo że są ładne, to są dużo mniej czytelne. Jest taka alternatywa kości, które świecą w ciemności.
Minusem ich jest zazwyczaj cena i konieczność ładowania. Tacka na kości może nie jest konieczna, ale ja lubię rzucać w tacce. Kości mi wtedy nie uciekają i mam wszystkie kości w jednym miejscu, więc nie muszę ich nigdy szukać po stole. I narzędzie numer 10. Makiety, maty i modele. Zawsze staram się przygotować jakąś reprezentację pola walki na przypadek, kiedy gracze zetrą się z przeciwnikami. Te rozwiązania są, nie mieszczą się do plecaka, więc trzeba mieć jakiś sposób transportu inny niż w plecaku. Najprostsza wersja wizualizacji to książka z matą, której często można kupić taką książkę, w której jest kilkanaście różnych wersji pola walki, bądź mata uniwersalna, suchościeralna z siatką do walki, na której można markerem zapisać czy narysować elementy walki. Trochę bardziej skomplikowana wersja to telewizor, na którym wyświetlamy pole walki przy pomocy komputera. Bardzo fajne rozwiązanie. Nasz telewizor jest zbudowany tak, że jest mobilny, można go przenieść. Dosyć to ciężkie rozwiązanie, ale nadal, jeżeli nie gramy w miejscu, gdzie zazwyczaj gramy, to jesteśmy w stanie go przetransportować. Ale moim zdaniem najciekawsza wersja to makieta. Przygotowanie makiety oczywiście wymaga dużo więcej czasu, jednak ja przez wiele lat grania w gry roleplaying zebrałem dużą ilość makiet, więc zawsze staram się przygotować na sesję makietę z modelami i uważam, że to bardzo wspomaga imersję w czasie gry. A oto obiecany pełen zestaw przygotowany do sesji. Jak wyglądają Wasze zestawy mistrza gry? Podzielcie się w komentarzach, jakich rzeczy z tego zestawu Wy używacie, a co byście jeszcze do takiego zestawu dodali. Dziękuję, że dotarliście ze mną do końca tego materiału i zapraszam do obejrzenia kolejnego.